Sponsorem programu jest Tauron, sprzedawca prądu, fotowoltaiki i ogrzewania. Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu, Jacek Bednarek, witam Państwa bardzo serdecznie. W 35. odcinku naszego programu moim dzisiejszym gościem w studiu telewizji TVT jest były doskonały lekkoatleta, biegacz, olimpijczyk z Moskwy, brązowy medalista halowych mistrzostw Europy na 1500 metrów, dziesięciokrotny mistrz Polski, reprezentował Rybnicki ROW. Szanowni Państwo, gwiazdozbiór Śląskiego Sportu, pan Mirosław Żerkowski. Dzień dobry. Mirek, witam Cię bardzo serdecznie. Co u Ciebie słychać? Dawno żeśmy się nie widzieli. No to już minęło 10 lat. Jak żeśmy się... Ile? 10 lat. 10, no tak. Powiedzmy potem 30 lat, jak żeśmy się ostatni raz widzieli. Nic się nie zmieniłeś. Dziękuję bardzo i nawzajem. Czy Wasza Wysokość pamięta dzień swojej koronacji? Czy było to 9 czerwca 1980 roku? Co się wtedy wydarzyło? Tak, to była taka bardzo chwila przyjemna i ciekawostka taka. To był 9 czerwiec 1980 roku. I był rozgrywany w Warszawie na Skrze mecz Polska-RFN. Tam uzyskałem rekord Polski na 1500 metrów, 3:36:19, co mi dało przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. No i po tym biegu, na drugi dzień, po śniadaniu, byliśmy wszyscy zakwaterowani na AWF-ie, na Bielanach w Warszawie. W Meksyku. No, hotelu Meksyk. Hotel Meksyk i tam jeszcze w tym głównym gmachu hotelowym. I po śniadaniu większość koleżanek i kolegów miało taki, może nie rytuał, ale wybierali się po prostu do kiosku po gazety. Przypomnijmy, że wtedy nie było internetu. Absolutnie. Naszym internetem był przegląd sportowy i tam wszystkie wiadomości. I to było bardziej normalne. No, zależy jak na to patrzeć. W każdym razie to była taka jedyna na całą Polskę gazeta sportowa. I była taka ciekawa historia, że idąc po tą gazetę, mijały mnie koleżanki Lucyna Langer i Elżbieta Krawczuk. Idą z tą gazetą i kłaniają mi się. I wypowiadam te słowa. Dzień dobry, Wasza Ekscelencjo. Ekscelencjo czy Wasza Wysokość? Wasza Wysokość, przepraszam, Wasza Wysokość. No, ja odpowiedziałem dzień dobry i poszedłem dalej kupić tą gazetę. No, było takie zdziwienie, o co im tam chodziło. No, ale kupując przegląd sportowy, na pierwszej stronie duże zdjęcie moje i podpis największą czcionką Mirosław Żerkowski, królem polskich średniodystansowców. No i to mi wyjaśniło, że koleżanki uszanowały ten tytuł. I to była ta koronacja. Mirek, cofnijmy się do czasów, kiedy rozpoczynałeś swoją przygodę ze sportem do młodości. Czy od razu była to lekkoatletyka, a może były inne sporty jednak przedtem? I bieganie, bo to ty generalnie rzecz biorąc jesteś biegaczem. W tamtych latach, jak i obecnie, zdecydowana większość chłopców, młodych ludzi zaczyna od piłki nożnej. Ja nie byłem wyjątkiem. W wieku 14 lat zacząłem grać w łódzkim klubie. Ja urodziłem się i wychowałem w Łodzi. Był taki klub. Chłopak z Łodzi. Tak, był klub Łodzianka. I tam były sekcje piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych. Nie tak jak teraz, że są akademie piłkarskie już od 5-6 lat. Nie, tam były junior młodzicy, tak zwani trampkarze, później juniorzy starsi. Ja miałem 14 lat, wtedy jeszcze nie byłem juniorem, byłem tak zwanym trampkarzem. No i jak każdy młody chłopak, chciałem zacząć grę, sport od piłki nożnej. No ale to trwało 2 lata.
co skutkowało tym, że nabrałem troszkę tej wytrzymałości i polubiłem jak wysiłek, czyli sport. No ale w piłce tak za bardzo długo nie pograłem z różnych przyczyn, po prostu jeszcze byłem za młody, nieświadomy co to jest za piłka, jak to trzeba podchodzić do tej gry zespołowej. No i zaprzestałem i przyszedł... Że tak powiem żartobliwie, z której strony ją kopnąć, tak? Dokładnie tak. Bardziej ja to traktowałem to zabawowo, aniżeli wyczynowo, bo w tym wieku to trudno mówić o wyczynie. No i przyszedł rok 72, miałem wtedy 16 lat. No i kolega ze szkoły, który biegał w klubie AZS Łódź, zachęcił mnie, żeby przyjść na trening. No i dopiero pod koniec stycznia następnego roku, czyli w 73 roku, przyszedłem do grupy biegaczy i trener przyszedł. Kto był twoim pierwszym trenerem? Moim pierwszym trenerem był pan Jerzy Mańka. On miał grupę biegów średnich w AZS Łódź. Zrobił mi sprawdzian. Pamiętasz ten pierwszy trening, tak? Właśnie pamiętam ten pierwszy sprawdzian, ponieważ zrobił, w Łodzi jest hala 100-metrowa, kryta, tartanowa, do tej pory istnieje. Na AZS-ie. Na AZS-ie. Zrobił mi sprawdzian na 600 metrów, ale to było bieganie od płotka do płotka, czyli to nie mógł być jakiś wysokiej klasy wynik czy rezultat. Po prostu chciał zobaczyć, na jakiej jestem etapie wytrzymałości. No i pobiegłem to 600 metrów, pamiętam do dziś, minuta 36 i też taka ciekawa historia. Jak wyłączył stoper, nabiegałem to minuta 36, pamiętam do dziś, spojrzał na mnie, spojrzał na stoper i biegnie do jakiegoś trenera starszego i mówi, patrz Tadek, ile nabiegał. Albo stoper się zepsuł. No i ten taki starszy pan, dla mnie to był starszy, a ten trener to miał 42 lata. Wtedy spojrzał na stoper, podszedł do mnie, wyciągnął rękę i tylko powiedział, masz mały piątkę. Później okazało się, że to był trener kadry narodowej przeszkodowców. To jego zawodnikami byli Kazimierz Maranda, Józef Rębacz, Poldek Tomasiewicz. To był po prostu wtedy trenerem, on był trenerem kadry narodowej przeszkodowców, a to był, przypomnę, że to był 73 rok, a wcześniej był trenerem na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 72. Jakim byłeś juniorem? Juniorem byłem... Jak pamiętasz te czasy juniorskie? Dokładnie swoje? Pamiętam. Myślę, że każdy chyba zawodnik, który przeszedł te wszystkie etapy od juniora młodszego, starszego, poprzez seniora, a jeszcze tym bardziej długo był w kadrze na jakimś takim wyższym poziomie, tak jak ja, to doskonale pamięta te etapy. I ja byłem przeciętnym. Byłem przeciętnym, nie powiem, że miałem kolegów, którzy byli lepsi ode mnie, byli też, plasowałem się w środku tabeli wyników na zakończenie roku. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że ja przyszedłem koniec stycznia na ten pierwszy trening, na ten pierwszy sprawdzian, ale musiałem mieć coś w genach, może jakiś mały talent, że po 5 miesiącach w lipcu tego w 73 roku, teraz mija akurat 50 lat, niestety, tak czas ucieka. Mija 50 lat, odkąd wystartowałem w trzeciej Spartakiadzie Młodzieży w Krakowie. Po 4-5 miesiącach treningu już byłem na etapie, że mogłem na ogólnopolskich zawodach zaistnieć. Okej, wracamy do twojej bogatej, dorosłej kariery sportowej. Chyba właśnie przełomowy był ten rok 80, ten mecz Polska RFN, tam gdzie zrobiłeś rekord Polski na 1500 metrów, co dało ci, jak już powiedziałeś, przepustkę, a w zasadzie kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie do Moskwy. Powiedz tak, czy wtedy spełniły się twoje marzenia marzenia Mirosława Żerkowskiego o Igrzyskach Olimpijskich? Szczerze powiedziawszy, nie miałem takich marzeń. Po prostu ja trenowałem. Bo trenowałeś piłkę nożną, a tamte Igrzyska Olimpijskie nie są takie ważne. Dokładnie. Ja trenowałem przez okres całej mojej kariery sportowej. Ja trenowałem, bo lubiłem. Lubiłem trenować, lubiłem startować. Powiem taką historię, że ja byłem takim zawodnikiem, który wymagał od siebie poprawienia wyników. A to się wiązało z tym, że niekoniecznie trzeba było wygrywać. Ja byłem takim zawodnikiem, że wolałem biegać przykładowo ze starszymi w mocnej serii,
bo wtedy przypomnę, że na zawodach lekkoatletycznych to się biegi odbywały w kilku seriach, nie tak jak teraz jest jedna seria i koniec zawodów. Tam było po kilka serii, w zależności od wyników. I ja zawsze lubiłem biegać w mocnej serii i dla mnie nieważne było w tym czasie, ja mówię, jak jeszcze nie byłem takim zawodnikiem na tym najwyższym poziomie, że ja lubiłem po prostu biegać i uzyskiwać co chwila życiówkę. I dlatego to mi pomagało uzyskiwać życiówkę, żeby kiedy ja biegam z mocniejszymi. Ja zawsze wolałem być drugi, trzeci, piąty z rekordem życiowym, aniżeli wygrać jakiś bieg ze słabym wynikiem. To jest prawidłowe, chyba prawidłowe myślenie, na pewno prawidłowe myślenie. Mirek, jak dziś po 43 latach pamiętasz swoje igrzyska olimpijskie w Moskwie? Opowiedz o starcie, opowiedz o atmosferze. Powiedz o polskiej ekipie, to były też trochę szczególne igrzyska. Już po pierwsze brakowało tam kilku państw zachodnich. No i też wtedy atmosfera w Polsce już była dosyć gorąca. W ogóle wiedzieliście na ten temat, że w trasie igrzysk są strajki, że się rodzi ruch solidarnościowy? No rozumiem. Ci, co w ogóle byli tacy ludzie, którzy nie byli świadomi. Ale większość już była świadoma, co się dzieje w polityce, co się dzieje poza sportem. Jeśli chodzi o moje wspomnienia, to ja powiem tak, może nie wszyscy o tym pamiętają, ale jeśli chodzi o frekwencję, czyli o, jak to nazywali, bojkotem igrzysk, to ten pierwszy bojkot powstał, może nie wszyscy pamiętają, ale w 72 roku w Monachium. To był pierwszy bojkot kilku państw ze względu na to, że ekstremiści z Izraela zaatakowali zawodników. Tak, był zamach terrorystyczny. Był zamach terrorystyczny. Była możliwość przerwania igrzysk, ale jakoś tak się udało to załagodzić, ale wtedy już kilka państw się wycofało i to był taki pierwszy bojkot. Drugi był w Montrealu. Drugi z kolei też może nie wszyscy pamiętają, ale drugi... Nie było państw afrykańskich. Nie było, ale dlaczego nie było? Apartheid. Apartheid to raz, ale główną przyczyną, może nie wszyscy o tym pamiętają, ale i wiedzą o tym, ale główną przyczyną bojkotu przez wszystkie, prawie wszystkie kraje afrykańskie, którzy zbojkotowali Igrzyska Olimpijskie w Montrealu, był fakt, że przed Igrzyskami ekipa Nowej Zelandii wystartowała w RPA, gdzie, tak jak powiedziałeś, był apartheid, wystartowała na zawodach. To byli rugbyści. I po tym wydarzeniu Afryka zażądała od PKOL-u, MKOL-u, czyli Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, zażądała wykluczenia Nowej Zelandii. No, MKOL na to nie przystał. No to w ramach tego, że Nowa Zelandia pojechała na igrzyska, no to wszystkie kraje solidarnie wycofały się. Z tego, co słyszałem, to Kenijczycy już byli w Kanadzie, tak, i podobno się wrócili z powrotem. Dokładnie tak było, dlatego może nie wszyscy pamiętają i to był chyba nawet większy bojkot niż później w Moskwie. W każdym razie to był kolejny igrzyska nie w pełnym składzie państw, które są zrzeszone w MKOL-u. To były igrzyska w Montrealu. Ten bojkot Montrealu można by było jeszcze zrozumieć, bo tam było mało w tym polityki, tam było faktycznie walka o prawa ludzkie, o godność ludzi, tak? Natomiast późniejsze i Moskwa, i Los Angeles to już była tylko i wyłącznie polityka, wet za wet, my nie pojedziemy tu, no to my nie pojedziemy tu. Okej, Mirek, miałeś bardzo udane sezony halowe. Wygląda na to, że lubiłeś biegać w hali. Opowiedz o starcie w halowych mistrzostwach Europy w Grenoble w 1981 roku i o światowych igrzyskach halowych Paryżu w 1985. Tak to było. Też powiem taką, też ciekawa historia była, jeśli chodzi o ten start w 1981 w Grenoble na mistrzostwach halowych Europy. To się wiązało z tym, że przygotowania do sezonu były całkiem odmienne niż pozostałe. Tylko przypomnę, że w 1980 roku, czyli rok wcześniej, wystartowałem po raz pierwszy na hali w Polsce. Wygrałem pierwszy tytuł mistrza Polski na 1500 metrów. Te mistrzostwa Polski odbywały się w tym czasie przez kilka ładnych lat w Zabrzu, na hali. I po tym sezonie
przyszedł 1981 rok i dostałem zaproszenie na trening do Australii i Nowej Zelandii. Tam była bardzo fajna ekipa, bo w składzie tej ekipy to był Bronek Malinowski, Bogdan Mamiński, Grażyna Rapsztyn, Ania Bukis i Jola Januchta. No to były nazwiska topowe. Topowe w polskiej. W Polsce i na świecie. Ja z tą ekipą też pojechałem najpierw do Nowej Zelandii. Trenerami byli trener Bronka Malinowskiego Ryszard Szczepański, a trenerem Ani Bukis i Joli Januchty był Jan Panzer. I w takim składzie... Widziałem twój rekord życiowy z Auckland z 25 stycznia. Tak. 1981 roku. Udało mi się, znaczy może nie na udało. Na 800 metrów. Tak. Nabiegałem, troszkę mi było żal, że nabiegałem taki wynik, minuta 48, jedna setna, tak. Bo wystarczyło dwie setne szybciej. Miał siódemkę z przodu. I bym miał siódemkę i całkiem to jest inny wynik. W każdym razie i tak to... Ale trzeba też powiedzieć, że, proszę Państwa, że to był styczeń. Dokładnie, połowa stycznia. Na Europejczyków zima, a tam wtedy było lato. Tak? A przypomnę, że my, Europejczycy, zaczynamy nowy sezon w połowie listopada. Przygotowawczy. Tak. Przygotowawczy, a nie startowy. Dokładnie tak. A tu od razu po dwóch miesiącach forma, nie wiem skąd ta forma przyszła, może z tej zimy żeśmy uciekli w pełni lata i żeśmy właśnie, ja nabiegałem wtedy wynik nad 800 metrów, ale pozostałe moje starty na 1500 skutkowały tym, że wygrywałem tam, nawet wygrałem z mistrzem olimpijskim z Montrealu, Johnem Walkerem, także i na 800 i na 1500, co było nie lada z mojego punktu widzenia wyczynem, no pokonać po 4 latach mistrza olimpijskiego, który jeszcze biegał wyczynowo, nie to, że on już był na emeryturze, tylko był normalnie jeszcze czynnym sportowcem, no to dla mnie to było naprawdę duże osiągnięcie. I co za tym idzie? Pojechaliśmy później, 4 tygodnie byliśmy w Australii, później jeszcze na 3 tygodnie pojechaliśmy do najpierw do Nowej Zelandii, a później do Australii, żeśmy polecieli. Przylatujemy koniec lutego. Mistrzostwa Europy halowe były dosłownie za tydzień. Z reguły zawsze są początek marca. Pierwszy weekend marca. I taka historia była, że trener Panzer wziął mnie, Jolę Januchtę i Anię Bukis na taki sprawdzian, ponieważ Bogdan Mamiński, Malinowski, Bronek i Grażyna Rapsztyn zdecydowali, że nie będą startować. My natomiast pojechaliśmy na Bielany, tam jest bieżnia 200-metrowa i dziewczyny pobiegły sprawdzian. Trener Panzer zobaczył i zadecydował, że nie jadą. Nie mają tej formy. Natomiast ja pobiegłem sprawdzian na 800 metrów i trener Panzer, tam nabiegałem chyba minuta 50-0, co też było dobrym wynikiem jak na hali. No i to jest trudna hala na Bardzo Bielanach. Trudna, bo są ciasne wiraże, długie proste, krótki wiraż. Ale trener Panzer zadecydował, że ja mogę jechać śmiało na Mistrzostwa Europy. I bez żadnego przygotowania halowego, bez żadnego, ani jednego startu na hali, to nie miało znaczenia, bo ja lepiej się przygotowałem poprzez te starty letnie na powietrzu w Australii i Nowej Zelandii. Ja nie musiałem już halę przechodzić. No i dzięki temu pobiegłem na 1500 metrów w Grenoble i przegrałem tylko jedynie z takimi nazwiskami jak Thomas Westenhage i Uwe Becker, była czołówka też europejska. Przybiegłem trzeci i zdobyłem w tym momencie brązowy medal. Mirek, porozmawiajmy. Startowałeś na Mistrzostwach Świata w Rzymie w 1987 roku, na Mistrzostwach Europy w Atenach i na Mistrzostwach Europy w Splicie. Do Splitu pojechałeś praktycznie po medal. Jechałeś praktycznie po medal. Medalu nie zdobyłeś. Co zdarzyło się w Splicie? Chciałbym jeszcze tak wyjaśnić. Ja biegałem 1500 metrów do 1984 roku. I te wyniki już nie dawały mi progresji, także ustabilizowałem się na 1500 na pewnym poziomie, w granicach 3,37 czy 3,38, ale była podjęta decyzja, co dalej, żeby coś więcej osiągnąć, to trzeba by było zmienić dystans. No i któryś tam z trenerów, jak mnie o tyle parę ładnych lat mnie znał, podpowiedział, że czy bym nie spróbował przeszkodów.
barier tak zwanych, czyli 3000 metrów z przeszkodami. No i spróbowałem. Potrzebowałem na to dosłownie 2-3 lat, żeby zaistnieć już na arenie wynikowym w Europie, na poziomie europejskim. Doszedłem do poziomu 8 minut 16 sekund. To był już w tym momencie, przechodzę do 1990 roku, do roku igrzysk, do meczu, przepraszam, Mistrzostw Europy. W 1990 roku były Mistrzostwa Europy. Wtedy przypomnę, że Mistrzostwa Europy odbywały się co 4 lata. Na pierwszych Mistrzostwach Europy to biegam jeszcze 1500 metrów w 1982 w Atenach, no ale tam bez sukcesów. Natomiast już następne mistrzostwa, których ja już tak zaistniałem, gdzie tak jak wspomniałeś, jechałem po medal, to były Mistrzostwa Europy w Splicie w 1990 roku. I co się stało? Wcześniej, 10 dni wcześniej, był meeting Grand Prix w Londynie. Tam wygrałem z najlepszym z Anglików i ustanowiłem rekord życiowy na poziomie 8 minut 16 sekund. 89 setnych. Tak. I jechałem z taką przewagą i fizyczną, i psychiczną na tym Anglikiem, że nie tylko moje takie było takie odczucie, ale fachowców, że problem był, jaki medal przywiozę. Bo to, że medal przywiozę, to nie było, to miałem drugi wynik w Europie. Ja tylko mogłem ewentualnie przegrać z takim Francesco Panettą, mistrzem świata. Włochem. Włochem z 87 roku. I tylko z nim mogłem tylko przegrać. I co się okazuje? Przyszedł dzień mojego startu na 3000 metrów z przeszkodami. Powiem tylko tyle, że te mistrzostwa przeważnie trwały około 6-7 dni. Piękna pogoda, słoneczna, suchutko, ale w momencie mojego startu jedyny dzień, w którym deszcz padał. Co to powodowało? Powodowało to, że w rowie z wodą, gdzie powinna być odpowiednia wysokość tej wody, była wyższa, bo to jednak tam napadało do tego rowu z wodą, ale może tak nie było to takiego miało znaczenia, tylko że inaczej to się już biega. Ale do meritum chcę przejść. Dlaczego ja nie zdobyłem medalu? Otóż dzień przed startem jeden z menadżerów holenderskich, który pracował w Nike'u, przyniósł mi najnowszy model pantofla, czyli kolca, który naprawdę był najwyższej klasy. Tam wszyscy zagraniczni koledzy biegali właśnie, Polacy tego nie mogli dostać. Mnie się tak udało, że i założyłem, nie sprawdziwszy wcześniej, jak mi się będzie biegało w tych kolcach. Może jak junior postąpiłem i założyłem te buty. Okazało się, że te kolce były bardzo fajne, z tym, że one miały bardzo płytką piętkę. A ja mam bardzo skoczny krok, miałem. No i to spowodowało to, że biegnąc, może na płaskim dystansie by mi nie stało. Natomiast przeszkody to trzeba biegać. I bariery, i rów z wodą. No i już na pierwszym rowie z wodą, gdzie jest maksymalne odbicie z stopy, spadł mi kolec. Ale że ja byłem bardzo dobrze przygotowany, nic to nie stanowiło. Biegłem z jednym pantoflem, druga stopa była goła, ale że to było mondo, czyli ten tartan tak zwany, nie był szorstki, nie był ostry, tylko był bardzo delikatny i można było boso po tym biegać. I tak jak później oglądałem ten bieg, cały czas w czołówce, mimo to, że biegłem bez jednego pantofla. I bym spokojnie, bo to były eliminacje, półfinał, i spokojnie bym wszedł do finału, nawet z tym jednym butem. No ale co się stało? Na przedostatnim rowie z wodą, nie wiem w jaki sposób, spadł mi drugi but. Czyli bez... I po prostu zanurkowałem w tą wodę. Dziwne, że sobie krzywdy nie zrobiłem. No i może bym jeszcze próbował dalej biec, ale był taki moment, że przez to, że ja byłem w czołówce tego biegu, to w momencie, jak się podnosiłem, to następny kolega
wpadł mi na plecy. No, do tej pory mam bliznę, no ale wtedy już nie mogłem dokończyć, już skończyłem bieg. I tak mi się skończyło. Czyli pechowo po prostu. Bardzo pechowo. I to było to, że marzenia medalu się zakończyły. Mirek, na wczorajszej diamentowej lidze w Chorzowie, na Stadionie Śląskim, właśnie ten twój personal best 8:16:89 dałby ci wysokie miejsce. Myślę, że w pierwszej, o ile ja pamiętam, to w pierwszej piątce, szóstce. Powiedz mi, jakim biegaczem, jakim sportowcem był Mirosław Żerkowski? Sportowcem niespełnionym. Po pierwsze, brakowało mi później, ja cały czas powtarzam, że w sporcie oprócz talentu, wyników, trzeba mieć jak w życiu trochę więcej szczęścia. Ja tego szczę... Są te trzy składowe, szczęście, talent i praca. Tak, jeśli te trzy składowe są, to już się za zawodnikiem spełnionym i wszystko. Na samym końcu jest potrzebne właśnie to szczęście. Nie? Tak. Tak jak tutaj to, ten pech. Dokładnie z tymi tak kolcami. Było i była jeszcze brak tego szczęścia. Był w następnym roku, w 91, gdzie przygotowywaliśmy się do Mistrzostw Świata w Tokio. Tam to już był nie tyle brak szczęścia, co już powiedziałbym, nawet użyłbym słowa tragedia. Ponieważ na ostatnim starcie w pierwszej części sezonu wystartowałem na Saint-Denis w Paryżu. To też był jeden z znaczących meetingów. I po tym starcie już był zaplanowany obóz Font Romé. I po tym obozie wszyscy już mieliśmy jechać do Tokio na Mistrzostwa Świata, co przy mojej formie finał to był pewny, no ale stało się tak, że po prostu w czasie biegu zerwałem Achillesa. I skutkowało to tym, że nie pojechałem ani na Mistrzostwa Świata do Tokio w 91, a już miałem też pewne miejsce na Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie w 92. I gdybym te dwie imprezy zaliczył, to już nie miało znaczenia, czy miejscami wysokimi, w każdym razie uczestnictwem też, ale to się też wiązało z tym, że jakbym już pojechał na te imprezy mistrzowskie, to bym na pewno miał tam swoje wysokie miejsce i wtedy mógłbym powiedzieć na 100%, że byłbym spełnionym sportowo człowiekiem. Biegaczem. Jaki masz dziś kontakt ze sportem? Chodzisz czasami pobiegać, grasz, a może wróciłeś do swojego pierwszego sportu, do piłki nożnej? Nie, do piłki już nie wróciłem. Natomiast, tak jak wspomniałeś, z racji tego, że chciałbym przypomnieć, że każdy sportowiec wyczynowy ma powiększoną lewą komorę sercową. To się wiąże po prostu z wysiłkiem, z tą pracą codzienną, z przebiegnięciem tysięcy kilometrów. Chciałbym dodać, że ja mam udokumentowane w dzienniczkach, bo każdy biegacz czy lekkoatleta prowadził dzienniczki dla trenera i dla siebie. Ja mam przebiegnięte przez te wszystkie lata 100 tysięcy kilometrów. Także po przebiegnięciu takiej ilości, to naprawdę na zdjęciach RTG widać to i na początku, jak lekarz mówi, no lewa komora serca powiększona, ale jak ja wyjaśniłem, że byłem zawodowo biegaczem... To wszystko w porządku. Okej, wszystko w porządku jest. Mirek, jesteśmy jeszcze przy reprezentacji Polski. Byłeś oczywiście etatowym reprezentantem Polski przez wiele, wiele lat. W tamtych czasach bardzo popularne były mecze pomiędzy państwami. Mecze Polska-Niemcy, Polska-Francja, trójmecze. Z tego, co wiem, to bardzo wiele razy startowałeś w takich imprezach, takich eventach, takich meczach. Rozszerz temat trochę. Opowiedz o tym. To się zgadza. O tych swoich startach w reprezentacji Polski w meczach międzypaństwowych. To się zgadza. Ja zacząłem startować na meczach międzypaństwowych w czerwcu 1980 roku, będąc już wtedy zawodnikiem ROW Rybnik. Wszystkie moje mecze państwowe, a było ich 21, to jeśli to przekształcić czy porównać do występów piłkarzy, to by wyszło, że około 100 występów w reprezentacji Polski osiągnąłem.
Po prostu inna to jest proporcja. Tego się oczywiście nie da, ale można to jest taka tak proporcja. No, powiem tylko tak, że 21 występów w reprezentacji Polski lekkoatletycznej to niewielu ma tyle startów. Dlatego akurat byłem w tym momencie najlepszy i obstawiałem, czyli uczestniczyłem we wszystkich meczach międzypaństwowych. Bycie królem zobowiązuje. Dokładnie. I chodzi też o to, że na przestrzeni 10-11 lat wszystkie mecze, jakie były rozgrywane w Polsce czy w Europie, brałem w tym udział. No dobrze, a powiedz mi tak, zdobyłeś 10 tytułów mistrza Polski na różnych dystansach, latem i zimą w hali. Ile z tych tytułów zdobyłeś tu dla miejscowego rowu Rybnik? Może od tego zacznę, kiedy ja przyszedłem do, kiedyś zostałem zawodnikiem rowu Rybnik. To nastąpiło od 1 stycznia 1980 roku. I poprzez 12 lat, będąc zawodnikiem rowu Rybnik, to co osiągnąłem na bieżni, to tylko dzięki temu, że byłem zawodnikiem rowu Rybnik. W tym czasie zdobyłem 10 tytułów mistrza Polski, w tym 5 razy na 1500 metrów, co nie każdemu się zdarza, 5 razy pod rząd. To w powojennej historii tego nikt nie osiągnął. Natomiast 3 razy byłem mistrzem Polski na 1500 metrów na hali. I w momencie, jak ja przeszedłem na 3000 metrów z przeszkodami, po prostu wydłużyłem swój dystans, zacząłem osiągać też lepsze nawet wyniki na 3000 metrów z przeszkodami, zdobyłem 3 tytuły mistrza Polski dla rowu Rybnik. Czyli generalnie można rzec, że wszystkie twoje tytuły, wszystkie złote medale przyjechały do Rybnika. Dokładnie tak było. Dokładnie tak było. No to gratulujemy i jesteśmy za to wdzięczni oczywiście. Przyjemność po mojej stronie. Drodzy Państwo, dziś w studiu telewizji TVT moim gościem był olimpijczyk i były przed laty król biegów średnich, pan Mirosław Żerkowski. Mirek, serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i twój udział w Gwiazdozbiorze Śląskiego Sportu. Jeszcze raz życzę ci dużo zdrowia, dobrej lampki, dobrego wina i radości z oglądania polskiej lekkiej atletyki, tak jak wczoraj na Diamentowej Lidze w Chorzowie. Tego ci serdecznie życzę. Dziękuję bardzo za zaproszenie i też tobie życzę wszystkiego najlepszego. Dzięki. A ja zapraszam Państwa do obejrzenia następnego odcinka Gwiazdozbioru Śląskiego Sportu. Moim gościem będzie mistrz olimpijski w gimnastyce, pan Leszek Blanik. Oglądajcie nas Państwo już za tydzień w TVT. Dziękuję i do zobaczenia. Sponsorem programu był Tauron, sprzedawca prądu, fotowoltaiki i ogrzewania.